klasowej, udział wezmą pan minister Krzysztof Michał Kielich z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Marta Gajewska, doradca z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Ewa Zydorek, sekretarz Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, pan Karol Junaczyk, wicepremier Wodałucki oraz pan Waldemar Kret, przewodniczący Zarządu Regionu Sieci Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Poprosimy pana ministra o zabranie głosu i rozpoczęcie konferencji. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przede wszystkim, że w takim towarzystwie możemy mówić o tym, że pomalutku zbliżamy się do daty 1 października, gdzie wejdzie w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która przywraca prawny wiek emerytalny, przywraca Polakom wolność wyboru, czy chcą pracować, czy chcą przejść na emeryturę. To chcemy, żeby obywatele decydowali o tym, kiedy i w jakich okolicznościach będą emerytami. Cieszę się bardzo, że wśród nas są ci, którzy doprowadzili do tego przywrócenia wieku emerytalnego, którzy wsłuchali się w opinię naszego społeczeństwa. Jest z nami przedstawicielka pana Piotra Dudy, który pamiętamy, że z 1 400 000 przyszedł do Sejmu, żeby złożyć wniosek o referendum w tej sprawie. Później te 1 400 000 było zebrane w 3 miesiące. Później dochodziły podpisy. Podobno ponad 2,5 miliona było zebranych podpisów. Państwo wiedzą, że ten wniosek o referendum został przegłosowany negatywnie, nie zostało przeprowadzone. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej obiecywał, że ten wiek emerytalny zostanie przywrócony, podpisał umowę z Solidarnością. Mamy tutaj przedstawiciela pana prezydenta, to jest ten drugi podmiot, dzięki któremu dzisiaj możemy o tym mówić. No i oczywiście rząd pana Beaty Szydło, już w ekspoze pani premier zapowiedziała, że przywrócimy wiek emerytalny i wspólnymi siłami udało nam się tego dokonać. Ale jak ważne było to dla społeczeństwa, najlepiej świadczą sondaże. 84% naszego społeczeństwa popiera przywrócenie wieku emerytalnego. Popiera to, że Polacy mają wolny wybór. Mogą decydować, czy są w stanie dalej pracować, być aktywni zawodowo, czy wolą poświęcić ten czas na korzystanie z emerytury i zajęcie się innymi sprawami. Poproszę teraz o zabranie głosu panią Martę Tejecką. Proszę Państwa, to bardzo ważne spotkanie. Cieszę się, że możemy się tutaj wszyscy spotkać, porozmawiać. To bardzo ważne wydarzenie. 1 października 2017 roku wprowadzono przepisy obniżające wiek emerytalny. Prezydent Andrzej Duda dotrzymuje słowa. Dotrzymuje i realizuje swoje obietnice. Dlatego ten wiek został obniżony. To bardzo ważne, żeby Polacy mieli możliwość wyboru. Kiedy chcą przejść na emeryturę, żeby mieli możliwość podjęcia świadomej decyzji, czy czują się na siłach, żeby jeszcze pracować, czy też nie. Dlatego bardzo się cieszymy, że ta możliwość wyboru została ludziom dana. Poprosimy teraz o zabranie głosu panią Ewę Zydorek. Witam serdecznie. Pan minister już zdążył parę ważnych rzeczy powiedzieć. Skąd związek zawodowy? My jesteśmy, jeżeli nie współinicjatorem, to inicjatorem tych akcji związanych z informowaniem społeczeństwa o tym, co zacznie dziać się od 1 października. Tak jak słusznie pan minister powiedział, myśmy byli prekursorem tej zmiany i od początku mówiliśmy o przywróceniu wieku emerytalnego, nie obniżeniu, ponieważ od samego początku nie zgadzaliśmy się na to jako związek zawodowy, aby ten wiek został podwyższony w takich okolicznościach, w jakich wtedy znajdowaliśmy się. Trudno mówić o wieku emerytalnym 67 lat dla kobiet, kiedy mamy niezabezpieczone te najważniejsze socjalne sprawy, które kobiet w wieku wtedy przewidzianym dotyczyły. Natomiast czujemy się współodpowiedzialni za to, żeby poinformować osoby, które są w tym wieku emerytalnym, co dalej będzie się działo. A te osoby, które mają przed sobą wiele lat pracy jeszcze, że ten wiek emerytalny to nie jest wszystko. To wprawdzie jest w tej chwili w ustawie
to główne kryterium, ale przede wszystkim na nasze emerytury będzie miała wpływ nasza praca, nasze zarobki i nasze składki emerytalne. Dlatego po tym wprowadzeniu przez rząd PO-PSL ustawy podwyższającej wiek emerytalny, myśmy weszli w akcje dotyczące likwidacji umów śmieciowych, czyli tych umów, które nie dają składki emerytalnej, ponieważ mogłoby się zdarzyć za parę lat, że młodzi ludzie, którzy ciężko pracowali przez wiele lat, na końcu otrzymują emeryturę w wysokości 30 groszy, bardzo by się pewnie zdziwili. Także zależy nam ogromnie na tym, żeby społeczeństwo informować, co zrobić, żeby mieć wyższą emeryturę i co zrobić, żeby dowiedzieć się, jaka ta emerytura będzie. Stąd myślę, że dobry pomysł wspólny z tymi spotkaniami informacyjnymi. Jeszcze na zakończenie poprosiłem pana przewodniczącego. Ja przede wszystkim witam serdecznie na tej dzisiejszej konferencji nie tylko tych, którzy stali na ulicach Warszawy, upominając się o prawa obywatelskie. To wtedy łamano te prawa obywatelskie. To wtedy nazwano człowieka, który reprezentował obywateli, naród polski, pentakiem w Sejmie, co było bardzo przykre. To wtedy też pamiętamy też słowa, które padały pod Sejmem, od człowieka, który dostał pokojową Nagrodę Nobla, że za upominanie się o prawa ludzi do godnej emerytury kazał nas pałować. Dlatego też cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy rozmawiać już nie o tym, jak przywrócić, ale z udziałem dzisiaj obecnych gości, również tych, których już wymieniono, również tych, których nie wymieniono. Mamy dzisiaj na sali dyrektorów oddziałów ZUS-u w Łodzi, którzy będą mówili już o konkretach, jak można konsultować się, kiedy można się dowiedzieć, u kogo. Mamy również przedstawicieli dyrektorów powiatowych urzędów pracy, ma być obecny również dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy. Więc uważamy, że to, co zostało najważniejsze zrobione, że daliśmy nie tylko możliwość obywatelowi godny wybór, kiedy chce odejść na emeryturę, jak mówił pan minister, ale naszą rolą dzisiaj jest to, żeby dać obywatelowi odpowiedź, jak mu ułatwić wybór, czy on będzie chciał dalej pracować, czy będzie chciał iść na emeryturę. Ale to, co najważniejsze, to, co się biło sobie od początku, od podmiotowość pracownika, podmiotowość obywatela polskiego. To jest najważniejszą rzeczą, którą nam się udało wspólnie zbudować. Przykro mi dzisiaj, że nie wszyscy tą drogę dla rozwoju Polski widzieli, do dzisiaj nie widzą, ale czas, mam nadzieję, że pozwoli też na weryfikację wielu pomysłów, tych negatywnych, które były. Można tylko dzisiaj powiedzieć, dlaczego dzisiaj system ZUS-owski potrafi się zamykać, a jeszcze parę miesięcy temu był z ogromną luką. Dlaczego, co się nagle takiego w gospodarce dzieje? A tym straszono ludzi. Chcę powiedzieć, że kiedy już zachowano się przyzwoicie i zawarto porozumienia przedwyborcze, które zrealizowano, to nawet tego nie byli niektórzy w stanie uszanować, bo od dnia, kiedy została uchwalona ustawa, zaczęto straszyć, że Polacy tej emerytury nie dostaną. Zaczęto straszyć, że Polacy z tej emerytury nie wyżyją. Nie wiem, kto im dał do tego prawa, ale te nasze spotkania mają również pozwolić na to, żeby tego strachu nie było. Ja również w dniu dzisiejszym pozwoliłem sobie jako przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Ziemi Łódzkiej zaprosić pierwszego wiceministra Solidarności Ziemi Łódzkiej, który poszedł do Warszawy. A widzę, że w tej chwili wszedł na salę. Jest to nasz pierwszy historyczny przewodniczący. Andrzeju, zapraszam Cię tu do pierwszego rzędu i witam, że jesteś na tej konferencji, bo Ty stąd wyszedłeś jako pierwszy człowiek w marcu 1992 roku do Ministerstwa Pracy, o czym dzisiaj informowałem pana wiceministra, że będziesz obecny. Witam serdecznie jako też gościa dzisiejszej konferencji. Dziękuję.